Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku wyczyściliśmy sobie z Sylwią motory. Gdzieś tam spędziliśmy sobie razem czas, co naprawdę lubimy robić. Oprócz tego przedrgałem jakieś palety z pracy do kominka. Dokończyłem mój płotek bambusowy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. W dupkę mi ciepło, Bibiku. Przyjarasz te plecy. Wyjedziemy sobie na środek, wiesz? Ty się znasz. To najważniejsze. Zobaczymy, kogo jest bardziej błyszczący. To jest konkurs. Siwio, siwio. No. Pa la la la. Siwio, siwio. Gdzie masz ty becia, la. Mój jest czystszy. No. No mówię ci. Ja nie wiem, czy kolega rejestrację przecierał? A tutaj? A tu? Tu w kąciku? O! Ale ty też masz. No nie mam. A tu? Ja ją zobaczyłem po prostu na tym, na plaży i pobiegłem do niej. Tak. Ale nie przebijesz mojego telewizora z tymi dżownicami. Cokolwiek to było, było to straszne. Było dobre, no. Na 25 centymetrów? To żyło wciąż w tym telewizorze. Normalnie żywy telewizor. To było nieciekawe. Pokaż, chcę przymierzyć te bambusowe okulary, bo nie wiem, nie czy ma, to była chętna. Mam. No zdejm. A to nie można. Zdejm teraz i pokaż mi. Ja zobaczę, nie, czy dobrze wyglądam. To akurat nie wolno. Why not? Sunny day, don't you walk away from me. Pogłoś mi to. Ja się przejrzę w lusterku. Ty masz okulary takie jajowate jak osa. Jakie? W takich dobrze wyglądasz. W takich jajowatych jak osa. Ale na taką śnieżną, tak tą imprezkę? Ula! I w tych, jak w tych butach na narty się dobrze tańczyło. Ale Romanek, ten... te rzymiańskie stopy i wielki nos. Czyste Rzymianie z ciebie. Ja pamiętam te twoje kurwa sandały. Rzymiańskie. Ale to jest tylko chwilowe nasze tutaj, nasze wcielenie takie. Ale ty byś pasował. Kiedy będziemy wyglądać tak, jak będziemy sobie tylko pragnąć. Tak będzie? Ja będę wyglądał. Można się zmieniać co chwilę? Jak Jason Momoa. Parkuj tym dzikusem, kurwa. A ile ty wyciągasz? Najwięcej? Ile jechałeś na tym najwięcej? Ile? 160. Fajnie było?
No. No ten motor wiesz, nie jest przystosowany jak do jakichś takich dużych. Odczuwa się prędkość. W sensie co? Już bardzo rzęził? Czy po prostu, no jest fajnie, szybciej już nie A potrzebuję. Czy kiedyś w ogóle w swoim życiu jechałeś szybciej na jakimś motorze? Pan ma taki ścigaczu raz. Ile jechałeś? A nie wiem, ile się tam rozpędziłem. A może nie, nawet, może nie więcej niż 160 też. Bo to był krótki odcinek, ale bardzo szybko się rozpędzi, jak znowu do tej prędkości. Na ścigaczu jest tak inaczej, jak się jeździ na ścigaczu? Na ścigaczu po prostu to jest rzeźnia. Dynamiczna taka jazda bardzo? Mało powiedziane dynamiczna. Ale moja LED-owa lampa, którą montowałem na jednym z odcinków, dobrze sobie daje radę. Tutaj jest jasno, fajnie, więc jadę. No i to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Chciałem wam życzyć dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!